Przypadki słowa. Dorota Gacek, dobry wieczór. Niech nasze przedostatnie w tym tygodniu spotkanie z poezją Artura Rimbauda w 130. rocznicę śmierci pisarza rozpocznie jeden z najbardziej znanych jego wierszy. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Jan Artur Rimbaud. Samogłoski. A czerń. E biel. I czerwień. U zieleń. O błękity. Tajony wasz rodowód któregoś dnia ustalę. A czarny i włochaty gorset leśniących wspaniale much, co brzęczą w odorze cień w zatokę zaszyty. E blask pary namiotów, lance w lodowej skale, biali królowie, dreszcz pod baldaszkami ukryty. I purpura, krwi struga z ust, pięknych warg rozkwity, kiedy śmieją się w gniewie lub pokutniczym szale. U cykle, opalowa gra mórz, spokój pastwiska usiany zwierzętami, spokój, który odciska w skórze uczonych czuł bruzda alchemii głęboka. O trąba niebiańska, co dziwne świsty kołysze, obszary, gdzie anioły i światy prują ciszę. Omego, fioletowy promieniu jego oka. Twórczość poetycka Rimbauda zamyka się w zaledwie kilku latach. Niektórzy piszą o trzech, inni wskazują na pięcioletni okres, w którym powstały wszystkie wiersze francuskiego poety. W każdym razie autor Sezonu w piekle, kiedy zaczyna pisać i kiedy milknie na zawsze, jest młodym człowiekiem. Ma mniej więcej 20 lat, gdy przestaje pisać wiersze. Ale w tym krótkim czasie poetyki jego wierszy zmieniają się błyskawicznie. Jak stwierdza Artur Międzyrzecki, w ciągu miesięcy dokonywało się nagle to, co przygotowały dziesięciolecia poezji. Na początku genialne dziecko pisze wiersze łacińskie. Potem pod wpływem lektur m.in. Baudelaire'a czy Hugo tworzy utwory w duchu dominującego wtedy parnasizmu. Porzuca te wpływy i próbuje czystego zapisu. Otwiera się dla doznań i stara się wyrazić słowami to, co przekazują nam zmysły. Wtedy właśnie powstają, nawiązujące do zjawiska synestezji, samogłoski. Następne miesiące to epoka jasnowidza, rozprzężenia wszystkich zmysłów. Jak pisze Artur Międzyrzecki, jasnowidz wędruje przez narkotyczne ciemności i sztuczne raje. Pogrąża się w halucynacyjne ekstazy i cierpienia. Dzieli się zdobyczami swoich samotnych wypraw ze współczesnymi. Tworzy dla nich nowe formy, nowy język i nową wrażliwość estetyczną. Kolejny etap to poematy prozą. Ich stylistyka unika wszystkich efektów. Ton jest bezpośredni. Złożą się one na cykl iluminacje. Badacze zastanawiali się, czy to one są ostatnim poetyckim gestem Rimbauda. Przez długi czas sądzono, że to wiersze z Sezonu w piekle są ostatecznym zerwaniem z poezją. Muszę pogrzebać moją wyobraźnię i wspomnienia. Odebrana piękna sława artysty i bajarza. Chodźmy już. Pisze w Sezonie Rimbaud. Ale to nie ten tom jest pożegnaniem Rimbauda. W słynnych listach, obwieszczając, że uznał się za poetę i zostać pragnie jasnowidzem, Rimbaud oznajmia, ja to ktoś inny. Poezja iluminacji jest nadejściem owego innego. I jak pisze znawca twórczości poety i tłumacz jego wierszy Artur Międzyrzecki, iluminacje są zamknięciem dzieła Rimbauda, którego życie dopełni się pod słońcem Adenu i Hararu w poetyckim milczeniu, w blasku rodzącej się legendy, która nie przestanie budzić sporów. Czuwania, taki tytuł nosi jeden z utworów z iluminacji, jego fragment w przekładzie Artura Międzyrzeckiego czyta Wojciech Wysocki. To wytchnienie w świetle i ani gorączka, ani miłosne omdlenie na łóżku albo na łące, to przyjaciel, po prostu przyjaciel, ani słaby, ani szalony. To ukochana, ani dręczona, ani dręcząca. Ukochana. Powietrze i świat, za którymi się nie goni. Życie.
Czy tak to było naprawdę? I sen drętwieje nagle.